Ostatnio na kanale była siła Asty, a dzisiaj przyszła pora na osobę, którą to chłopiec badający antymagią wraz z Juno podziwiają i którego tytuł chcą w przyszłości zająć, a mianowicie Juliusa Nova Chrono, czyli 28. cesarza magii. W przeciwieństwie do innych tytułów czy pozycji, cesarzem magii może zostać każdy bez względu na swój status, a jedynym warunkiem jest zostanie magicznym rycerzem i zdobycie jak największych osiągnięć na tle innych w Królestwie Clover. Natomiast to sprawia, że ostatecznie osoba, która zostanie cesarzem magii, posiada wielki autorytet, zwłaszcza jeśli chodzi o obronność kraju, ponieważ pod tym względem jego władza nie jest mniejsza niż samego króla. Zaś biorąc pod uwagę jego postrzeganie przez innych, można uznać, że autorytet osoby na tym stanowisku powinien być wystarczający, żeby wprowadzić kluczowe zmiany w Królestwie Clover. W tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami, a także pragnę zaprosić na mój serwer Discord, do którego link jak zawsze znajdziecie w opisie. W każdym razie wracając, Julius jako cesarz magii wydaje się dość beztroski, a jego głównym zainteresowaniem wydaje się być badanie i zgłębianie innych rodzajów rzadkiej magii. A podkreśla to zarówno jego wielka, wręcz dziecięca radość, kiedy widzi nieznaną sobie magię, ale także to, że zdarza mu się unikać obowiązków na rzecz swoich podróży w poszukiwaniu rzadkich typów zaklęć i talentów. Jako utytułowany cesarz magii, Julius na przestrzeni lat jak nikt inny przyczynił się dla dobra Królestwa Clover, a pod względem zdolności defensywnych oraz ofensywnych, nikt wśród magicznych rycerzy nie może się z nim równać. Natomiast fakt ten podkreśla zarówno tytuł Juliusa jako cesarza magii, ale opierając się także na informacjach dodatkowych z przewodnika, można uznać, że ten najsilniejszy człowiek królestwa pod względem ogólnej punktacji umiejętności jest znacznie powyżej statystyk np. kapitana Czarnych Byków czy Szkarłatnego Lwa. Zarówno jego magiczna kontrola, ale także ilość many, jaką posiada, mądrość, witalność, wytrzymałość, czy jego ogólna moc jest sklasyfikowana jako piąta, czyli maksymalna. Natomiast jedyne, w czym zdaje się nieco, bo tylko jeden poziom słabszy, to wykrywanie many, ale także surowa siła fizyczna. Jednak taki rodzaj statystyk to wciąż tylko uproszczona potęga najsilniejszego wśród magicznych rycerzy. Jako użytkownik magii opartej na przepływie czasu, Julius jest w stanie spowolnić czy przyspieszyć zarówno swoje ataki, jak i wroga, a nawet może je całkowicie wymazać. Również ta sama zasada tyczy się jego ciała, dzięki czemu to może błyskawicznie pojawiać się przed przeciwnikiem, a pozbawienie życia jednym atakiem doświadczonego użytkownika magii jest dla niego niezwykle proste, co pokazał podczas pierwszego zetknięcia się z Okiem Białej Nocy. Dodatkowo, tak jak przywódca tej wrogiej królestwu grupy, w tamtym momencie znany jako Licht, podkreśla, że magia światła jest jedynym magicznym atrybutem, który może się mierzyć z czasem, przez co nawet jeśli założymy, że antymagia wciąż jest skuteczna przeciwko magii czasu i może wysysać manę z najsilniejszego mana, to wciąż tylko nieliczni mają jakąkolwiek szansę w starciu z Juliusem i to nawet jeśli założymy, że są w stanie jakkolwiek rywalizować z jego atrybutem czasu. Natomiast dodatkowo potwierdzają to słowa elfa, który zakładając, że Julius najpewniej od dawna nie został przez nikogo ranny, otrzymuje potwierdzenie od największego maga, że ten faktycznie od bardzo dawna nie odniósł jakichkolwiek obrażeń. W każdym razie Julius to opanowany czarodziej, który potrafi zachować pełną kontrolę i odpowiednio szybko rzucać zaklęcia, i to nawet stojąc naprzeciw najszybszej magii. W końcu jako największy czarodziej był w stanie się przed nią bronić, a nawet wielokrotnie zatrzymywać równoczesne ataki swojego przeciwnika i to w jednej chwili. Natomiast prędkość Juliusa i Lichta przez obserwujących, nawet doświadczonych ludzi, wygląda jak rozbłyski świetlne, co udowadnia, że walka tych użytkowników czarów jest na zupełnie innym poziomie. Pokazuje to nie tylko, że zdolności wyczuwania magii Juliusa są dość rozwinięte, ale także jest w stanie podejmować szybkie i taktyczne decyzje i tak łącząc strefę magii i przyspieszenia czasu, mógł przewidywać ataki swojego przeciwnika. Właśnie dzięki temu podczas starcia z Lichtem mógł z wielką łatwością unikać nieustających i zmasowanych ostrzy oraz promieni opartych na magii światła, które zdawały się chwilami pokrywać znaczną część obszaru, w którym walczyli. Podczas tego pojedynku Julius udowadnia, że ze względu na prawdziwą naturę używanej przez siebie magii opartej na kradzieży czasu swoim celom, może ją magazynować i używać do woli w formie zróżnicowanych zaklęć czasu. Cesarz magii pokazał także, że może użyć swojej mocy odwracając upływ czasu, dzięki czemu był w stanie już dawniej leczyć wielu zwykłych obywateli, co można zaobserwować w jego wspomnieniach, a także wydaje się, że również ranę od atrybutu światła może leczyć z łatwością. Natomiast patrząc na moment, kiedy Julius nagle znacznie przyspiesza podczas starcia z przywódcą Oka Białej Nocy, można zauważyć, że na początku pojedynku nie był on poważny i podejrzewam nawet, że jeśli tylko by chciał i śmierć Lichta nie zagrażałaby Williamowi, to pozbyłby się swojego przeciwnika dość szybko, co podkreślałem także słowa Juliusa, który mówi, że nie chce ranić ciała kapitana Złotego Świtu i próbuje schwytać go żywcem, ograniczając ataki do minimum.
A jest to tym bardziej prawdopodobne, ponieważ w późniejszej fazie batalii cesarz magii zaczął kontratakować i zasypywał swojego przeciwnika atakami, co mógł przecież zrobić od początku i chociażby elementem zaskoczenia pokonać Lichta. Tym bardziej, że wytrzymałość najznamienitszego czarodzieja również wydaje się niezwykle wysoka na ataki fizyczne, ponieważ złapany wiązką światła i rzucony przez wieże i mury z ogromną prędkością, po prostu powrócił do walki jak gdyby nigdy nic. Natomiast mimo, że o jego zwinności nie można powiedzieć zbyt wiele, to w pewnym momencie mógł unikać bezbłędnie ataków przywódcy Oka Białej Nocy, balansując na krawędzi świetlnego ostrza. Należy jednak pamiętać, że im dłużej walka między elfem a najsilniejszym magicznym rycerzem trwała, tym zarówno szybkość ataków, ale także zaciętość pojedynku rosła i tak Julius z czasem pokazał, że mógł nawet odrzucić najszybszy atrybut magii z jeszcze większą prędkością niż atak Lichta, co pokazuje anormalny wręcz potencjał Juliusa. Podkreśla to również natura, a nawet kształt jego grymuaru, który w przeciwieństwie do innych ksiąg nie ma okładki, a zatem nie ma klasyfikacji, a potencjalnie nawet limitu poza wyczerpaniem, o którym mówił cesarz magii podczas gromadzenia czasu. Również jego magiczna natura oparta na kradzieży czasu i jego magazynowaniu jest dość niezwykła, co ostatecznie pokazuje, że jego maksymalny potencjał i siła zależna jest wyłącznie od tego, ile żyje oraz ile przyszłości zdoła zgromadzić. W ten sposób pod koniec pojedynku udowodnił, że jest w stanie zatrzymać nawet atak składający się z niezliczonych świetlnych mieczy, którego obszar pokrywał niebo nad całym państwem, a według słów przywódcy Oka Białej Nocy, później potwierdzonych także przez najsilniejszego czarodzieja, oczywistym się staje, że atak ten mógł unicestwić wszystkich poza Juliusem. Jednak cesarz magii wciąż był w stanie całkowicie wymazać atak będący na poziomie całego kraju i chociaż nie mógł przerwać swojego zaklęcia, to dalej był w stanie zauważyć wszystko, co się wokół niego dzieje. Dlatego mimo, że ostatecznie Julius przegrał to starcie, to pokazuje, jaką mocą władał, a także podkreśla to, że jego tytuł najsilniejszego człowieka w Królestwie Clover jest całkowicie zasłużony. Ciężko powiedzieć, ale uważam również, że o ile faktycznie nie ma większych ograniczeń, to gdyby Julius miał inny charakter, to mógłby zgromadzić znacznie większą potęgę, a podczas walki z Lichtem mógłby nawet zwiększyć swoje szanse, gdyby ukradł czas niektórym mieszkańcom Królestwa Clover, co w teorii powinien móc uczynić. Dodatkowo Julius należy też do nielicznych, którzy mogą stanąć naprzeciw demonom, a w późniejszej klasyfikacji podczas rozmowy Czarnych Byków powiedziane zostaje, że cesarz magii został sklasyfikowany jako poziom tajemny, najpewniej ze względu na charakter swojej magii, jednak ciężko powiedzieć, czy po jego odmłodzeniu dalej byłby w stanie uporać się w pojedynkę z demonem. Jednak poza siłą bojową, Julius może też zmieniać swój kształt i tak w przeszłości, gdy był jeszcze kapitanem turkusowych jeleni, zmieniał swój wygląd, żeby nie zostać rozpoznanym, czy też udawał staruszkę, żeby obserwować innych, a jak sam twierdzi, poznał wiele rodzajów magii i talentów właśnie podczas swoich podróży incognito, przez co może intuicyjnie rozpoznać, czy spotkał kogoś o wyjątkowej naturze. Ostatecznie, mimo że Julius został przywrócony dzięki artefaktowi pierwszego cesarza magii, to stracił on większą część swojej siły, a jego grymuar stanowi obecnie jedna strona, to biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania magii Juliusa, praktycznie pewnym jest, że zarówno on, jak i jego księga mogą powrócić do dawnej świetności. I to na dzisiaj wszystko. Chociaż większość możliwości Juliusa poznajemy tak naprawdę podczas pojedynczego starcia, to nie można odmówić mu zarówno siły, ale też determinacji czy autorytetu. W końcu cieszy się on niesłabnącym poparciem zarówno za jego równe traktowanie każdego człowieka, ale też dokonania i wiedzę, czym zaskarbił sobie poparcie zdecydowanej większości magicznych rycerzy i kapitanów. Ponieważ to właśnie dzięki jego pomocy cudzoziemiec Yami został kapitanem Czarnych Byków, a pogardzany za swój wygląd William stanął na czele Złotego Świtu. Na pewno za jakiś czas rozszerzę niektóre tematy również o te z mangi, ale do tego potrzebuję jeszcze trochę czasu. A tym razem proszę napiszcie, jaka jest wasza ulubiona postać z serii Black Clover. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.